Cześć, witajcie. Dzisiaj moim rozmówcą w sektorze gości jest były reprezentant Polski, który pasję do piłki nożnej połączył z pasją do literatury, Tomasz Łapiński. Cześć. Witam. Dzień dobry. To co jest trudniejsze? Gra w piłkę nożną na poziomie reprezentacji Polski, czy napisanie pierwszej powieści w życiu? Zdecydowanie. Napisanie powieści to skala trudności jest nieporównywalna. W moim przypadku przynajmniej piłka nożna to było coś bardzo naturalnego, łatwego dla mnie tak naprawdę. Inna sprawa też, że poświęciłem dużo więcej czasu na naukę tego, więc mnóstwo, 20 lat gry, pisania, nauki pisania dużo mniej, no i dużo więcej pracy umysłowej, to jest też ta podstawowa różnica. No tutaj jednak przy piłce bez dwóch zdań to jest fizyczność, gra większą rolę, chociaż ja jestem tak zwolennikiem teorii, że też sposób myślenia to jest bardzo duży procent sukcesu. Ty jeszcze w trakcie kariery piłkarskiej powiedziałeś, że gdybyś nie był piłkarzem, to zostałbyś pisarzem. To już wtedy rodziły się w tobie takie ambicje literackie? Tak, to sprzed 20 lat chyba więcej nawet teraz. Jakaś ankieta taka początkowa gdzieś tam w klubie, ja jako tam 18-letni dzieciak palnąłem, że będę pisarzem, bo wtedy dużo i też czytałem, lubiłem wchodzić w te światy kreowane przez pisarzy, ale myślę, że to było takie w sensie odpowiedź bardziej w kontekście jakiejś wirtualnej czy hipotetycznej rzeczywistości niż takiej wiary w to, że rzeczywiście napiszę kiedyś cokolwiek. Ta książka, którą napisałeś, jest na stole. Widzimy tytuł Szmata, podtytuł Gdy piłka nożna staje się przekleństwem. Właściwie dlaczego zdecydowałeś się napisać taką książkę? Jest kilka przyczyn, tak? Pierwsza to traktowałem to trochę jako wyzwanie, jako sprawdzian dla siebie. Czy jestem w stanie opowiedzieć tą historię sprawnie i zrozumiale, i żeby ona jeszcze miała jakiś sens, żeby zadawała jakieś pytania, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest trochę chęć odbrązowienia też środowiska, też takiego chłodnego spojrzenia też na szatnie i na te wszystkie zachwyty nad samą grą, nad piłkarzami, nad środowiskiem. Ja się bardzo długo wahałem, czy warto ją pokazywać. Nawet już na takim etapie, kiedy włożyłem w to kilka lat pracy, to też tak ostatnie pół roku to ona przeleżała w szufladzie tak naprawdę. Ja bardziej myślałem o tym, żeby wydać ją. Tak, już nawet wtedy, kiedy ona była prawie że praktycznie gotowa w takim kształcie, jak jest dzisiaj, to ja i tak jeszcze poświęciłem parę miesięcy na to, na podjęcie decyzji, czy pokazywać ją, czy zostawić szufladę. Miałeś obawy, że może się nie spodobać po prostu. Wiesz co, to nawet wiesz, ja jej nie pisałem też w kontekście takiego przypodobania się. To jest książka, historia, którą ja opisałem. Ona jest, nie jest ukierunkowana na jakiś target, na czytelnika, na to, żeby on jemu się to podobało. To jest historia. Ja bardzo, się dla siebie? Dla siebie, tak. Ja bardzo pilnowałem tego, żeby ona była taka, żeby jak najbyła bliżej ideału takiego mojego. Mojego spojrzenia na tę historię, mojego, wszystko co z niej wynika, jak jest odbierana, w jakim stopniu, w jakim tempie. Wszystko to jest no, bliskie tego, co ja chciałem. Tam jest mało wpływów zewnętrznych, nawet pod kątem redakcyjnym. Chciałeś odbrązowić szatnię, czyli właściwie jaki był główny przekaz tej książki, jaki przekaz z niej był? Znaczy, nie, to ja się to też przed tym się będę bardzo mocno bronił. Ja tutaj nie chcę tłumaczyć tej książki, nie chcę dawać klucza, nie chcę dawać jedynych słusznych refleksji, myśli, wizji, które powstają. Nie, to broń Boże. Czytelnik, to jest odbiorca, to jest lustro, w którym się ta moja historia, książka odbija. Każdy będzie miał, może z tego wyciągnąć różne rzeczy. Tam jest dużo opcji, dużo możliwości na tym, żeby się skoncentrować i tam można bardzo różne, to jest wielowymiarowa, mam wrażenie, historia. Tam można ją na różnych poziomach odczytywać. Czyli pole do interpretacji zostawiamy w takim razie czytelnikom. Zobaczmy teraz fragment filmu promocyjnego, skrócony film promocyjny książki Szmata. Oj, pięknie, gładziutko, śliczniutko. Przeliczysz w domu. Do zobaczenia. Thank you.
Czy mogę prosić o autograf? Widziałem pana ostatnią bramkę. Była super. W filmie widać było postać fryzjera, który wręcza pieniądze piłkarzowi. W książce też jest postać podobna do fryzjera w jakimś tam wymiarze, człowieka, który jest pośrednikiem w ustawianiu meczów. Książka jest fikcją, ale z drugiej strony widać, że inspirowałeś się tutaj niektórymi postaciami czy wydarzeniami ze środowiska piłkarskiego. Tak. Znaczy, historia jest jakby taką moją wizją tego, jakby się to mogło wszystko wydarzyć. No ale to też ja bardziej jakby też nie chciałem się skupiać na takich jednostkach. Nie chciałem piętnować ludzi, konkretnych osób. Ja bardziej skupiałem się na takim spojrzeniu na postawy ludzkie, na wybory, których dokonują przy takich, a nie innych wpływach zewnętrznych. Tutaj to mnie dużo bardziej interesowało. Jest potencjał na Oscara? Absolutnie, w tym filmie. Myślę, że trailer przyciąga uwagę. Nie, świetna promocja, świetny pomysł na promocję książek poprzez właśnie takie filmiki. Bohaterem głównym książki jest Roman Dzwonecki, piłkarz Centrum Warszawa, który jest bardzo skomplikowaną postacią, też bardzo niejednowymiarową. I tutaj chcę zapytać, ile on ma w sobie z Tomasza Łapińskiego, ale od razu prosiłbym Ciebie, żebyś powiedział tak konkretnie, w czym jest podobny, a w czym ewentualnie najbardziej się różni. Ja siłą rzeczy, narracja jest pierwszoosobowa, więc jakby sam sposób takiego funkcjonowania jest w dosyć dużym procencie podobny do mojego. Tak? Jakby to jest też coś, co powodowało, że mi troszkę łatwiej było spojrzeć na tego bohatera, na jego funkcjonowanie. Natomiast jakby w trakcie wydarzeń, w trakcie akcji książki, no to praktycznie, no oczywiście on się zmienia. To jest też postać, która bardzo mocno ewoluuje w trakcie tej historii. To ja pilnowałem też tego, żeby spróbować też pokazać, no co się dzieje, tak, z takim, jak rozpoczyna się ta lawina, to domino, w którym później ten bohater się odnajduje i pomimo jego jakichś takich nawet prób później wyskoczenia z tej lawiny, no to no nie będę zdradzał, co się dzieje dalej, tak? Wszystko się zaczyna walić po prostu. Tak, natomiast jakby on później patrzy na świat bardzo totalnie odmiennie ode mnie, tak? Ja się z mnóstwem jakby jego poglądów nie zgadzam. Mam totalnie inne spojrzenie na życie. No, natomiast jakby też skonstruowałem tą postać w taki, a inny sposób i musiałem jakby konsekwentnie w związku z tym, jaka ona jest, ją przez tą historię przeprowadzić. Widziałem twoją wypowiedź, że gdybyś wiedział, jak bardzo czasochłonne jest pisanie książki, ile zajmuje pracy, ile energii, no to byś się na to raczej nie zdecydował. To ile ci to zajęło dokładnie? To jest prawda. Ja zaczynając pisanie, totalnie nie zdawałem sobie sprawy, w co ja się pakuję, w jaką orkę, w jaką taką bardzo siermierzną, też czasochłonną pracę. Ja pisałem praktycznie to bodajże łącznie z tym takim początkowym pomysłem, w którym był taki zarys scenariusza, to około 4-5 lat praktycznie. Samo pisanie już z taką wiedzą, że zmierzam w kierunku powieści, to też to było około 3,5 roku, blisko 4. Więc ja też jestem jakby świadomy tego, wydaje mi się, że w moim przypadku jest bardzo konieczny dystans jakby pomiędzy tym przy pisaniu. Ja muszę odskoczyć, odsunąć się od tekstu na trochę, żeby go dobrze, prawidłowo ocenić i żeby zobaczyć, że czy on funkcjonuje, czy nie, czy to jest dobre, czy złe. No, bardzo często miałem taką sytuację, że kończyłem pisanie, byłem zachwycony, że ale coś świetnego, fajny, kapitalny fragment udało mi się stworzyć. Siadam do tego za tydzień. I włosy, gdybym miał, to pewnie by mi stanęły dęby. Mówię, Boże, jak mi się to mogło podobać? To jest złe, tak? I znowu zaczyna się edycja, praca i to tak w kółko. W tej książce Szmata starasz się przedstawić taką wizję piłkarskiego świata, w którym co drugi piłkarz jest zamieszany w korupcję, w którym jest hazard, jest alkohol, są prostytutki, są groźby ze strony
chuliganów, starałeś się trochę wyolbrzymić wszelkie negatywne zjawiska, które się pojawiają w środowisku piłkarskim? Tak, ewidentnie. Ja skumulowałem tutaj wszystkie, całe zło w ogóle w piłce, które gdzieś tam się przejawia. Skumulowałem to, wsadziłem to wszystko do jednej szatni, no ale też po to, żeby zarysować to wyraźnie, tak żeby to zabrzmiało, żeby to było jasne i oczywiste. Warunki, otoczenie, jakby samo środowisko, sam to jak w tamtych czasach funkcjonowała piłka, no, tam też troszkę jest też i przyczyn piłkarzy, którzy podejmują takie, a nie inne decyzje, jakby tych wpływów zewnętrznych, którym oni się tak bezrefleksyjnie, beznamiętnie często poddają. A jak to się ma do rzeczywistości? A teraz nie wiem. A do rzeczywistości z lat 90. Z lat 90. Nie, no tak jak powiedziałem, no to jakby od korupcji się nie odetniemy. Tak? Mamy przykłady, są udowodnione sprawy, że ona istniała. Było dużo rzeczy takich bardzo złych też w piłce. I już ja to tak jak powiedziałem, no, skumulowałem troszkę, tak wrzuciłem do jednego worka. Takich szatni jak ta pewnie nie ma. Są być może gdzieś tam jakieś pojedyncze postacie, gdzieś tam się uchowają w jakiejś tam szatni, często są poddawane jakby bardzo szybko weryfikacji i są wyciągane z tej szatni. Tak? Jeśli szatnia jest mądra, inteligentna, czujna, to też wychwytuje takie złe jednostki i sama je alienuje. Natomiast no, dla potrzeb historii, dla potrzeb tego, żeby spróbować się pochylić nad tym problemem, żeby zobaczyć, co się dzieje dalej. Mnie bardzo interesowało to, jak ci wszyscy ludzie, którzy funkcjonowali w tym środowisku, co się z nimi dzieje dalej? Podjęli takie, a nie inne decyzje, dobra, okej, mogli sobie dostrzec je, uderzyć się w pierś, albo nie, albo wyprzeć z pamięci. Czy to ma jakiś wpływ na nich dalej? Tak? Jak ta historia ich życia dalej się toczy? To mnie też bardzo mocno interesowało. To porozmawiajmy teraz trochę o rzeczywistości, o polskiej piłce, patrząc na rozgrywki ekstraklasy, patrząc na wyniki polskich klubów w europejskich pucharach. Co twoim zdaniem stanowi dzisiaj największy problem polskiej piłki klubowej? Wydaje mi się, że podstawa tej piramidy szkoleniowej. To jest w moim przekonaniu dosyć duży problem. Mam tu na myśli ilość dzieciaków, które poświęcają dużo czasu, które w kontekście treningu, jakby w takiej chęci do uprawiania dyscypliny, rezygnuje z tableta, komputera, gry komputerowej, a właśnie skupia się na trenowaniu, na ruchu cały czas, na różnych dyscyplinach sportu. Tu jest, wydaje mi się, problem. Jakby cywilizacyjnie my ten dół tej piramidy, no niestety, ale nam się bardzo mocno zawęził. Tak? Mamy dużo, dużo różnych innych rzeczy, którym dzieci się bardzo chętnie poświęcają. Jak wy z Widzewem graliście w Lidze Mistrzów w 96 roku, no to później na kolejny awans polskiego klubu do Ligi Mistrzów trzeba było czekać 21 lat. No to trochę szokujące statystyki, jak na taki duży kraj w środku Europy. Ale wiesz co, no dobra, to Liga Mistrzów to też wierzchołek, taki no szczyt, ale... Ale to jest taki szczyt, więcej, to jest taki tak? szczyt, w którym brali udział wszyscy, bo były i Czechy, i Słowacja, i Węgry, Austria, wszystkie kraje grały, a Polska przez 21 lat nie była w stanie tam wejść. No właśnie, no i tu jest to pytanie, dlaczego? Dlaczego? Mądrych jakby pewnie znajdzie się mnóstwo takich, którzy nie mają wątpliwości, ale to jest, ja jestem przekonany, że to jest zbiór czynników. Począwszy od szkolenia, poprzez prowadzenie, poprzez decyzje, takie wizje tego, w jaki sposób budować drużynę, poprzez dyrektorów, prezesów w klubach. I tutaj jakby jest te czynniki się kumulują. Jak do tej pory widzimy, że ta droga, którą podążały kluby, jest zła, tak? bo efektu nie ma. A co tobie najbardziej zapadło w pamięci z tamtych rozgrywek Ligi Mistrzów w 96 roku? No bo to jest coś, o czym później wszyscy piłkarze polskich klubów mogli tylko pomarzyć przez następne 21 lat. Pamiętam pierwszy mecz, nawet ten przegrany w Dortmundzie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że mierzymy się ze zwycięstwem właśnie tej Ligi Mistrzów. Ale ja nie zapomnę też w końcówce, tam oni byli bardzo mocno, tam wynik 2-1, końcówka meczu, my wietrząc jeszcze, czując, że to nie jesteśmy na jakiejś straconej pozycji, próbujemy gdzieś tam walczyć jeszcze o ten przynajmniej punkt. I właśnie tą panikę, tam naprawdę grali kapitalnie piłkarze, Sammer, Cezar. No, wygrali Ligę Mistrzów. No. Tak, i oni w tej panice, w tej końcówce tego spotkania, w totalnej panice, gdzieś tam wybijali w ziemniaki, jak my to mówimy, w trybuny po prostu piłkę, podejmując takie bardzo proste środki po to, żeby się uchronić przed, no, przed stratą punktów. To też dla mnie był taki sygnał, że halo, to może z nami nie jest tak źle, może wcale to nie wylądowaliśmy przypadkiem w tej Lidze Mistrzów, może naprawdę fajnie gramy w piłkę. To
To były lata, w których dostawałeś dużo ofert ze strony zagranicznych klubów, aż sobie tutaj wynotowałem kilka nazw. Roma, West Ham, HSV, krążyły nawet plotki o Liverpoolu. Czy dzisiaj z perspektywy czasu nie żałujesz czasem, że jednak nie zdecydowałeś się na ten transfer do ligi zagranicznej? Wiesz co, to jest taki typ myślenia, którego ja staram się właśnie unikać. Unikać takiego wracania myślą gdzieś tam do wydarzeń, decyzji podejmowanych x lat temu i teraz no, takie trochę szprucie sobie w brodę, że bo pojechałbym, to pewnie miałbym milion pieniędzy więcej i on byłbym gdzie indziej pewnie i byłbym innym człowiekiem. Ja mam pełną świadomość, że pewnie byłbym rzeczywiście innym człowiekiem, ale decyzje, które wtedy podejmowałem, miały swoje przyczyny, one były przemyślane. Byłem świadomy wszystkich konsekwencji związanych z tymi decyzjami. No tak, wszyscy wiemy, że chodziło tutaj w dużym stopniu o strach przed lataniem samolotem. To rzeczywiście było aż tak silne, że nie dało się tego w żaden sposób przepracować, przemóc, nie wiem, spotkać się z psychologiem. Wtedy ja próbowałem, wykonałem jakieś tam ruchy też, żeby próbować to zwalczyć, natomiast no, psychologia wtedy też była w takich powijakach raczej w tym kontekście leczenia takich fobii i te moje próby jakby pokazały mi, że tak naprawdę wtedy nie było takiej możliwości. Ja nie trafiłem na kogoś takiego, kto by mi pozwolił wierzyć, że ja mogę coś z tym zrobić i mogę to zmienić. Uznałem, że to jest strata czasu. I chcąc być po prostu też uczciwy w stosunku do siebie i do klubów, do których miałbym iść, no to uznałem, że po prostu to nie ma sensu. Tak? No mogłem podpisać kontrakt i pojechać, nie wiem, do Rzymu czy do Anglii na przykład i dwa tygodnie po podpisaniu kontraktu okazałoby się, że ja nie latam. Tak? Kontrakt bym miał, jakby wszystkie formalności byłyby spełnione. No tyle, że ja bym nie mógł latać, tak? No to, jaki to miałby sens? No, ja bym grał, tak? Nie mógłbym lecieć, no, nie latałbym na mecze wyjazdowe. Twoją wypowiedź, że trener Okuka w Legii bardzo podejrzliwie na to patrzył, tak? Bardzo był zaskoczony. No, tak, no. On był już praktycznie, no, widziałem moment, był taki, że on po moich tych wszystkich perypetiach achillesowych widziałem, że taki był zaskoczony, że widział, że zaczyna dostrzegać jakby moją przydatność dla drużyny, to, że ja po tych latach jakby walki z kontuzją zaczynam fizycznie dobrze wyglądać, zaczynam prezentować się piłkarsko jakby no, na zbliżonym poziomie do tego, co było przed kontuzją. No ale lot, tak. A ta trauma z tego lotu, z legendarnego, słynnego lotu z Santiago, z kadrą Wójcika, to rzeczywiście był taki moment, kiedy wy wszyscy byliście przekonani, że za chwilę będzie katastrofa, że zginiecie? Ja nie chcę wchodzić tutaj w takie odczucia moich kolegów z drużyny, którzy byli wtedy w tym samolocie, ale no tam była panika, to były takie dosyć dantejskie sceny, no, ludzie latający po samolocie, uderzający głową w sufit, pionowe strumienie wody, napojów ze szklanek, ludzie wiszący na pasach. Obsługa samolotu spanikowana, oni tam byli mocno w panice, oni tam na siebie tam krzyczeli, ci, którzy się tam podpinali i usiłowali pomóc tym ludziom, którzy uderzali w sufit, więc no było tak bardzo nieprzyjemnie. No, cały samolot po 10 minutach później, jak już po zakończeniu tego, już był nietrzeźwy totalnie, spał i był totalnie pijany. Trener Wójcik też był przerażony, bo tak jak czytałem jego biografię, to raczej odniósłbym wrażenie, że nie bał się niczego. A myślę, że tam każdy odczuł odpowiednią dawkę strachu. No to w ogóle trafiałeś w trakcie swojej kariery na wielu różnych wyrazistych trenerów, bo oprócz Wójcika był też trener Smuda, trener Lęczyk. U kogo było najtrudniej? Najtrudniej było, fragmenty były u każdego trenera trudne. Tak? Każdy ma jakieś swoje wymagania, do których zawodnik musi się dostosować. Były momenty, gdzie było bardzo trudno u trenera Wójcika, były momenty, gdzie było bardzo trudno u Franka. To no, trudno. Naprawdę nie chciałbym tutaj jakoś wskazywać konkretnego nazwiska. Ja z każdego kontaktu z trenerem wyciągałem, wydaje mi się, dosyć dużo dobrych rzeczy. Gdzieś tam jakieś tam no, błędy też się pojawiały i takie rzeczy, nad którymi trzeba było jakoś się dostosować, powiedzmy, w ten sposób. Może do tego sposobu patrzenia trenerów, który nie zawsze był się zgadzał z moim tak naprawdę spojrzeniem na piłkę. No ale to mówię, no, ja byłem z tych raczej piłkarzy, którzy wiedzą, gdzie jest, jaka jest hierarchia i co, jak funkcjonuje drużyna, kto jest tutaj nadrzędną postacią, a kto musi się do czego dostosować. To ja praktycznie bardzo rzadko miałem problemy z dogadaniem się z trenerami. Taki jedyny przypadek to chyba ten właśnie z kadrą, z trenerem Piechniczkiem się tam troszkę zaiskrzyło przez moment, ale to tak już oddzielna opowieść. No to zostawiamy w takim razie trenera Piechniczka, ale chcę jeszcze wrócić do twojej roli w Widzewie, no bo rozegrałeś tam ponad 300 meczów, grałeś tam przez kilkanaście lat i z tej perspektywy można uznać ciebie za legendę Widzewa, natomiast w
pewnym momencie zostałeś niemalże wypchnięty z tego klubu. Jak dzisiaj postrzegasz tą sytuację? Mój transfer do Legii, no bo rozumiem, że o to pytasz, no też zaistniał w takich, a nie innych okolicznościach. To Legia pokazuje nawet rzeczywistość teraz, współczesność. Pokazuje, że Legia jest bardzo trudnym klubem do gry dla piłkarzy. Jest bardzo specyficznym środowiskiem. Myślę, że nawet na takim w skali naszej całej ligi to jest też takim miejscem, które gdzieś tam jest wypchnięte też poza taką średnią zachowań klubowych, powiedzmy. Nie jest łatwo tam funkcjonować i każdy, który tutaj w tej drużynie potrafi się odnaleźć, potrafi grać dobrze i się wyróżniać i zaadoptować do tego środowiska, to jest duża sztuka. Tak więc każdy, który to robi, to myślę, że go warto doceniać. No w moim przypadku no to było zdrowie, tak? To jest coś, co tak naprawdę uniemożliwiło mi funkcjonowanie. Kontuzja, potem 3 operacje Achillesa, totalnie się rozsypałem i jakby później te następne parę ostatnich można lat. Można by zakładać, spodziewać się, że Widzewie mogło być teoretycznie podobne, no, tak, z tymi dokładnie, jakby tego nie jestem w stanie przewidzieć. To tutaj niestety ten Achilles mi się rwał jak nie wiem co tak naprawdę. Bardzo dużo problemów mnie to kosztowało, dużo nerwów, dużo sił, dużo energii po to, żeby jeszcze wrócić, żeby się odbudować fizycznie. Ale ja praktycznie no, 3 lata bodajże przechodziłem o kulach, tak? No, może w większym albo w mniejszym wymiarze. Więc jakby tutaj to moje wejście do szatni warszawskiej, no siłą rzeczy musiało być. No, dosyć dużym niewypałem, tak to się skończyło. Natomiast samo wyjście z Widzewa, no, to też spowodowały to też warunki, tak, jakie panowały w Łodzi. Tak, klub był bardzo w trudnej sytuacji finansowej i też no, potrzebował je po prostu do funkcjonowania tego transferu. Dlaczego reprezentacja Polski waszego pokolenia, która zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku, no, nie zdołała później w seniorskiej piłce awansować do Mistrzostw Świata, do Mistrzostw Europy? Było kilku piłkarzy, którzy do Korei, przecież też z tej reprezentacji. Tak, tam Świerczewski, Koźmiński, Wałdoch. Tak. Jakby to, ale to trzech. To też, też jakby troszkę tych chłopaków się utrzymało. Natomiast to był trudny czas w polskiej piłce, bardzo trudny czas. My po tym sukcesie olimpijskim też zostaliśmy trochę rozstrzeleni, rozrzuceni jakby w kontekście tej reprezentacji. Nie udało się zrealizować tego hasła, zmieniamy szyld, jedziemy dalej. Ale to było też nierealne w kontekście takim klubowym, no bo cóż, no każdy grał, funkcjonował w innym środowisku, w innym klubie, pod innym trenerem, inne wymagania, inny sposób gry. I to już był problem, tak? Nie było takiego narzuconego siłą przecież, no i dalej nie ma jakby jedynego słusznego modelu gry taktycznego, więc trochę to miało wpływ. No, pewnie trenerzy, którzy wtedy prowadzili kadrę, też no, mierzyli się z tym samym problemem, który jest też w dużej mierze do dziś. Jak zebrać tą grupę ludzi, którzy funkcjonują w różnych środowiskach i mając 3 treningi do dyspozycji, nauczyć ich sposobu funkcjonowania takiego, jaki wyobraża sobie trener reprezentacji. Twoja kariera w reprezentacji dobiegała końca, to kapitanem tej drużyny u Janusza Wójcika był obecny selekcjoner Jerzy Brzęczek. Myślisz, że jako selekcjoner reprezentacji Polski będzie miał więcej szczęścia, zdoła wywalczyć ten awans do Mistrzostw Europy i odnieść tam sukces później w turnieju? No ja przyznam się, że bardzo mocno trzymam kciuki za Jurka. Jest w trudnej sytuacji. Miał czas ten jesienią na eksperymenty. Wydawało się, że jest tego czasu sporo, natomiast rzeczywistość pokazała, że to tak nie do końca jest, że to nie jest też łatwo, żeby no, zmontować tą drużynę. Jest bogatszy teraz o doświadczenia tej jesieni. No, mamy już za ile? Za 2 tygodnie bodajże. Pierwszy sprawdzian tego, jakie wnioski Jurek wyciągnął z tych jesiennych meczów. Mam nadzieję, że sobie poradzi, że rzeczywiście z tym trudnym, bardzo trudnym zadaniem stworzy z tej ekipy naprawdę taką fajnie dobrze funkcjonującą drużynę. A jeżeli chodzi o jego cechy przywódcze, bo wtedy był kapitanem, teraz jest trenerem. Jak ty postrzegałeś go jako kapitana? No bo to jednak była drużyna składająca się z bardzo charakternych piłkarzy. Hajto, Świerczewski, Iwan, Koźmiński. On umiał być rzeczywiście takim kapitanem przez duże K w takiej drużynie? Jurek myślę, że od początku miał takie bardzo dużo cech takich przywódczych. Ja myślę, że to nie jest przygotowane, to nie jest wyuczone, nie było. On naturalnie jakby próbował, wiedział, że w jakim kierunku zmierzać. Natomiast w przełożeniu na reprezentację, to wydaje mi się, że tutaj jakby te cechy przywódcze
będą, wcale nie będą takie wiodące. Tu myślę, że dużą większą rolę będzie grała też psychologia, takie budowanie relacji z zawodnikami, budowanie, konsolidowanie tej drużyny. No bo jakby tak analizując, patrząc na czas, który on ma do dyspozycji, no to tak naprawdę takich stricte środków piłkarskich, to on ma związane ręce. I to związane ręce, nie wiem, z tyłu, jeszcze nogi praktycznie też, tak? Bardzo mało możliwości wpływu na drużynę w kontekście sportowym. Ja myślę, że tutaj trzeba, no, jeżeli nie, no to co nam pozostaje? No, psychologia, relacje, wsparcie, motywacja. Ale bardzo dużo możliwości taktycznych ma, jeżeli chodzi w tej chwili o naszą linię ataku. No wiesz, to się tak wydaje, bo to są tylko tak, wiesz, pionki, które się przesuwa, które bardzo fajnie wyglądają na tablicy, tak? Ale jeżeli to nie zostanie przetrenowane, to te wszystkie takie teoretyczne decyzje, gdzie przesuwamy, dobra, piątek tu, lewy tu, Milik tu, a tu Zieliński tu, to wszystko pięknie, fajnie wygląda w teorii, no na właśnie, tablicy. Piątek, lewy i Milik. Wyobrażasz sobie grę na przykład reprezentacji Polski trójką napastników? Wiesz co, wyobrażam, tylko wiem, że wymagałaby ona bardzo dużego poświęcenia kogoś z tej trójki, może w ten sposób. Tak? Ktoś by musiał się poświęcić ze swoim ja, ze swoim ego, ze swoją chęcią błyszczenia, ze swoją chęcią zdobywania bramek, poświęcić się dla zespołu, tak? Po to, żeby funkcjonować w troszeczkę innej funkcji. Może właśnie też nie tak dobrze ocenianej, niedostrzeganej, ale która jest konieczna. I ja to widzę, jeżeli by była taka koncepcja tej trójki, o której mówisz, no to jest, ona będzie miała sens tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, że ktoś się poświęci. Jeśli nikt się z nich, żaden nie uzna, że dlaczego ja, a niech ktoś to inny robi, tak? Może niech to robi, nie wiem, ten. Czyli co, poświęcenie, czyli wtedy będzie, cofnięcie do linii pomocy i to nie więcej zadań. Czarna robota, tak. Więcej zadań również w defensywie. Tak, zdecydowanie. A jak w ogóle postrzegasz ten debiut Krzysztofa Piątka? No bo nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek polski napastnik miał takie wejście do tak silnego klubu, jak on teraz do Milanu. No to jest coś niesamowitego. To jest co mecz to gol. Co mecz to gol. Jest bardzo taki silny, dynamiczny, jest taki na małej przestrzeni też potrafiający zyskać przewagę nad obrońcą. To jest ewidentnie. To są rzeczy, których, wydaje mi się, jeszcze w kraju nie pokazywał w takim stopniu. To one gdzieś tam błyszczały, gdzieś tam się przebijały, jakieś takie iskierki, błyski były widoczne, ale ja myślę, że te lato, też ten czas, kiedy spędził tuż po przyjściu tam już do Gnoi, jakby zaowocował, tak? A jako obrońca, przeciwko któremu z tej trójki grałoby ci się najtrudniej? Nie wiem, trudno to ocenić. No lewy wygląda na bardzo takiego kompletnego zawodnika w takim wytrzymałościowym, fizycznym, takim siłowym, technicznym, no to jest taki naprawdę, wydaje się, najbardziej zbliżony obraz takiego kompletnego zawodnika. To na koniec jeszcze chcę zapytać ciebie o film, bo stwierdziłeś, że ideałem w tym momencie byłoby nakręcenie, wyreżyserowanie filmu na podstawie własnej książki. Powiedz, czy zamierzasz się za to mocno zabrać, czy już się rozglądasz za sponsorami na produkcję takiego filmu? Nie, to z filmem to nie jest taka prosta sprawa. To jest naprawdę ogromna fabryka. Chcą zrobić coś dobrego, to trzeba naprawdę zebrać odpowiednią jedenastkę. Mało tego, otoczka, cały sztab szkoleniowy, medyczny, to jest tak, no bardzo podobny sposób tak funkcjonuje. Plan filmowy to jest naprawdę jedna wielka fabryka, mnóstwo ludzi zaangażowanych na etapie planowania, na etapie później realizacji już. No to jest potężne przedsięwzięcie. Ja nie wiem, czy ja gdzieś tam przy szkole filmowej liznąłem trochę w tej reżyserii, jakby mniej więcej wiem, z czym to się wiąże, natomiast doświadczenie, to są wszystko, no mnóstwo jeszcze różnych rzeczy, które ma na to wpływ. Ja bardzo bym chciał się zrealizować też w tym temacie, ale czy mi się to uda? Nie wiem, trudno powiedzieć. No to zobaczymy jeszcze w takim razie, czy Szmata wejdzie na ekrany polskich kin. Był reprezentant Polski, legenda Widzewa Łódź, był moim rozmówcą w sektorze gości, Tomasz Łapiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję.